Znajdujemy się na tyłach cmentarza komunalnego w Kostrzynie nad Odrą. Obecnie trwa ekshumacja szczątków żołnierzy niemieckich, którzy zostali tutaj pochowani w czasie walk o twierdzę Kostrzyn w 1945 roku. Z niemieckich źródeł wiedzieliśmy, iż na tyłach tego cmentarza Niemcy utworzyli w czasie walk kwaterę wojenną, na której sukcesywnie chowano żołnierzy poległych, jak również zmarłych w wyniku odniesionych ran w trakcie walk właśnie o twierdzę. Nie znaliśmy jednak dokładnej lokalizacji tej kwatery, natomiast wiedzieliśmy, że ma ona kształt półkola i tak tworzyła dwuurzędową kwaterę właśnie na planie takiego półkola. Na dostępnych zdjęciach lotniczych właśnie z 1945 roku udało nam się taki półkolisty obiekt zlokalizować. Wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta w Kostrzynie po uzyskaniu odpowiednich zgód, przeprowadziliśmy prace sondażowe i rzeczywiście nasze przypuszczenia się potwierdziły. W wytypowanym przez nas miejscu odnaleźliśmy właśnie taką dwuurzędową kwaterę, w której według naszych obliczeń pochowano co najmniej 100 niemieckich żołnierzy. Natomiast jakby ta ostateczna liczba szczątków, jakie tutaj pochowano, będzie znana dopiero na zakończenie naszych badań. Widać, że pochówki te mają bardzo różny charakter. Niektóre są to takie typowo groby frontowe, gdzie w jamach pojedynczych, podwójnych, czasami masowych chowano żołnierzy, których zwłoki zniesiono jakby prosto z pola walki. Tak? Oni są ubrani, oni są w obuwiu, w mundurowaniu. Czasami mają nieprzełamane nieśmiertelniki. Widać, że zostali tutaj ściągnięci prosto z pola walki. Natomiast niektóre pochówki mają charakter szpitalny. Są to zwłoki zapakowano wcześniej do trumien, bez mundurów, jedynie z połówką znaku tożsamości. I szczątki te noszą ślady ratowania życia. Widać tutaj liczne amputacje kończyn górnych, kończyn dolnych, różne opatrunki medyczne, szyny Kramera, które zakładano zarówno na ręce, jak i nogi, aby ratować pewne silne krwotoki i wielokrotne złamania. I te pochówki się przeplatają, te frontowe, te typowo wojenne, pobitewne z tymi szpitalnymi. Prawdopodobnie kwatera ta funkcjonowała w początkowej fazie bitwy o twierdzę Kostrzyn, kiedy walki toczyły się jeszcze na przedpolach Kostrzyna i na przedmieściach, kiedy jeszcze jakby no, cmentarz był dostępny, jakby teren ten był dostępny do pochówku. Im Armia Czerwona wchodziła bardziej i głębiej w miasto, to oczywiście w pewnym momencie zaniechano tutaj tych regularnych pochówków i tworzono prowizoryczne mogiły na terenie miasta. Nieśmiertelnik. Od kilku lat prowadzimy także badania na terenie Starówki wspólnie z Muzeum Twierdzy Kostrzyn. Tam także co jakiś czas udaje nam się odnaleźć szczątki niemieckich żołnierzy, którzy zginęli w tej ostatniej fazie wojny, walk o twierdzę, kiedy obrona jakby już ograniczała się wyłącznie do Starówki. Natomiast wiemy, że jedną z takich większych pól grzebalnych po zakończeniu walk o Kostrzyn znajdowało się na terenie obecnego ujęcia wody w Kostrzynie, w pobliżu Odry. Natomiast do dnia dzisiejszego nie udało nam się uzyskać zgody miasta na przeprowadzenie tam jakichkolwiek badań. Jeżeli kiedykolwiek uda nam się takie zgody uzyskać, z pewnością takie badania przeprowadzimy.